Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Domu Spotkań z Historią. Katarzyna Madonicner, zastępca dyrektora. Witam naszych gości, Karolinę Lewandowską, szefową Fundacji Archeologia i Fotografii. Zapraszam i Karolinę Puchałę-Rolek z Fundacji, która jest autorką wystawy. Bardzo miło zaprosić na wystawę zdjęć Zofii Chomentowskiej z Polesia z 20-lecia międzywojennego, przede wszystkim z lat 30. Jest to wystawa przygotowana przez Fundację Archeologia i Fotografii. Mamy zaszczyt pokazywać to po raz pierwszy w Polsce, bo dotąd ta wystawa była pokazywana tylko w Muzeum Historycznym w Mińsku. Jest to już druga wystawa, którą przygotowujemy wspólnie z Fundacją Archeologia i Fotografii, a jednocześnie druga wystawa zdjęć Zofii Chomentowskiej. No, myślę, że to jest spotkanie zupełnie z innym światem i z innymi obrazami. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawe, inspirujące. My jako Dom Spotkań z Historią od paru lat zajmujemy się tematyką kresową w ramach warszawskiej inicjatywy kresowej i często też pojawiało się tutaj Polesie, ale traktowane w sposób taki bardziej historyczny, dokumentalny. Natomiast wystawa jest spojrzeniem artystycznym bardzo indywidualnym na Polesie, o czym będzie mówiła więcej autorka wystawy. Także cieszymy się bardzo na tę współpracę. Mamy nadzieję, że się będzie rozwijała, że będą jeszcze kolejne jej odsłony i oddaję już głos Karolinie Lewandowskiej. Dziękuję bardzo. Zanim Karolina Puchała-Rojek opowie o samej wystawie i o postaci Zofii Chomentowskiej, moim zadaniem jest powiedzieć kilka słów o fundacji, dlatego że to jest, jak już pani dyrektor wspomniała, druga współpraca nasza z Domem Spotkań z Historią. No i już tak rozmawiały przed otwarciem, że może warto trochę przybliżyć działalność fundacji, jeśli z niej wynikają różne prezentowane tutaj wystawy. Otóż ta pierwsza wystawa, którą żeśmy robili, ona miała miejsce w zeszłym roku, to była wystawa kronikarki, tutaj w tej maleńkiej przestrzeni, pokazująca fotografie Równi Warszawy, wykonane przez Zofię Chomentowską oraz Marię Chrząszczową. I opowiadały taką historię ich znajomości i tego wspólnego fotografowania. Ale kilka słów o fundacji. Otóż fundacja, która działa od końca 2008 roku, zajmuje się archiwami po kilku polskich fotografach. I jej zadaniem jest nie tylko ocalanie tych archiwów, dlatego że my pracujemy z rodzinami, które są spadkobiercami fotografów i z różnych powodów nie przekazują tych zbiorów do instytucji, ale naszym zadaniem jest też traktowanie autorów zdjęć w sposób taki dość indywidualny i w relacji nie tylko do historii kultury, do historii społeczno-politycznej, ale też do historii sztuki. I stąd może troszkę inna perspektywa niż taka perspektywa stricte historyczna. Dlatego w Zofii Chomentowskiej interesuje nas nie tylko aspekt dokumentalny jej zdjęć, ale także takie walory wizualne i to jest to, co też staramy się uwypuklić. Fundacja prowadzi dość szeroko zakrojoną działalność, nie tylko wystawienniczą i wydawniczą, ale także jakby największa część działalności, no, to jest ta praca prawie że muzealna, która polega na digitalizacji wieloletniej i opracowywaniu archiwów, nie tylko tutaj dzisiaj pokazywanej Chomentowskiej, ale też Zbigniewa Dłubaka, Marii Chrząszczowej, Wojciecha Zamecznika, Janusza Bąkowskiego, Tadeusza Sumińskiego. To jest tylko kilka z archiwów, z którymi mieliśmy do czynienia. Także dla nas to jest zawsze duża przyjemność tutaj pracować z Domem Spotkań z Historią i móc pokazywać jakby Państwu to, co z tych archiwów udaje nam się wyciągnąć i odkryć dla współczesnego odkrywcy.
wydaje mi się, że tutaj historia Archiwum Zofii Komendowskiej jest taką historią najbardziej fascynującą z tych, które w fundacji przeżywamy, jeśli chodzi o to odgrzebywanie, ale o tym opowie już Karolina Puchała-Rojek, która wszystkie prace nad Archiwum Komendowskim prowadzi. No więc może najpierw powiem kilka słów o samej autorce zdjęć, którą Państwo będą mogli zobaczyć. Potem troszeczkę o wystawie. Więc Zofia Komendowska była przed wojną, należała do grona jednego z najbardziej znanych artystek. Miała wiele wystaw i zbiorowych, i indywidualnych. A tak naprawdę właściwie dopiero prace fundacji zaczęły ją przypominać. Przez wiele lat była autorką zupełnie zapomnianą. Jeśli ktoś o niej pamiętał, to często w kontekście takiej bardzo malarskiej, tradycyjnej fotografii wiktoriannej. Prace nad archiwum pokazały zupełnie inną twarz Komendowskiej. Tak naprawdę od samego początku już, kiedy zaczęła fotografować, interesowało ją życie po prostu, wszystko to, co się, takie życie codzienne, wszystko, co się wokół niej toczyło, ponieważ urodziła się na Powasiu i tam przez wiele lat mieszkała i tam zaczęła fotografować, więc to Polesie w taki naturalny sposób stało się pierwszym tematem jej zdjęć. Komendowska pierwszy swój aparat dostała prawdopodobnie jako kilkunastoletnia dziewczynka i traktowała bardzo długo to jako zabawka. Natomiast pod koniec lat 20., w 1928 roku, kupiła swój pierwszy małoobrazkowy aparat. To była Leica i jest to o tyle istotne, że to jest aparat, który bardzo mocno wpłynie na to, jak będą wyglądać jej fotografie. To jest też o tyle ważne, że Komendowska właściwie przez cały czas zawsze będzie fotografować tą Leicą, aparatem, który przez tych profesjonalnych fotografów bardzo długo był uważany za takie narzędzie, którym wręcz nie przystoi się przyznawać, że można ją fotografować. Było raptem kilku takich fotografów, którzy nie tylko fotografowali, bo takich pewnie było więcej, ale takich, którzy też właśnie mówili o tym głośno. Więc Komendowska w 1928 roku kupuje swoją pierwszą Leicę i wyjeżdża w taką podróż po Europie. Najpierw podróżuje ze swoją przyjaciółką, a później już w kolejnym roku, w 1929, wyjeżdża na podróż po Europie razem z mężem. I te pierwsze zdjęcia właśnie, zrobione głównie we Włoszech, w jakiś sposób musiały odkryć inny sposób fotografowania dla Komendowskiej. Te zdjęcia, te negatywy później, po wielu, wielu latach, odnajdą się w jej archiwum. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jakim impulsem dla Komendowskiej było to, że zdecydowała się zacząć wysyłać swoje prace na wystawy artystyczne. Ale pewne jest to, że już w 1929 roku bierze udział w powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu i to możemy nazwać jej takim debiutem fotograficznym. I od tego momentu jej kariera, jeśli można tak powiedzieć, zaczęła rozwijać się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Zaczęła wygrywać nagrody, zaczęła brać udział w wielu konkursach i w wielu wystawach i dość szybko odnalazła się właśnie w tym środowisku pictorialistów. Może tylko dwa słowa powiem o tym, że ten czas, kiedy debiutowała Komendowska, kiedy zaczynała fotografować, to był czas właśnie dominacji fotografii piktorialnej w Polsce, czyli takiej fotografii bardzo tradycyjnej, malarskiej, która uważała, że wzorem dla fotografii powinno być malarstwo. I był to czas królowania technik szlachetnych,
takiej bardzo indywidualnej pracy artysty z odbitką. Czegoś, czego Romantowska tak naprawdę nigdy nie robiła. I to dość niezwykłe, że mimo, że nie pracowała w ten sposób, jednak wygrywała te nagrody i była członkiem takich stowarzyszeń fotograficznych, jak na przykład Fotoklub Polski, który zrzeszał tylko właśnie takich elitarnych fotografów, którzy aspirowali do grona do miana artysty. Wśród najważniejszych projektów Chomentowskiej trzeba na pewno wymienić dwie wystawy związane z Warszawą. Pierwsza to była wystawa Warszawa wczoraj, dziś i jutro, która Chomentowska działała na zlecenie prezydenta Starzyńskiego. Fotografowała Warszawę w takich, od takiej może nie najciekawszej strony. Miała pokazać to wszystko, co należało zmienić w Warszawie, co jeszcze wymagało zmiany. To był taki bardzo ważny projekt właśnie prezydenta Starzyńskiego. To był jeden projekt związany z Warszawą, natomiast drugi to te fotografie, które właśnie można było zobaczyć w Domu Spotkań z Historią, między innymi obok zdjęć Marii Chrząszczowej. To była wystawa Warszawa Oskarża, która została otwarta w 1945 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, jeszcze wciąż zburzonym, częściowo zniszczonym muzeum. Chomentowska po tej wystawie, z tą wystawą, wystawa Warszawa Oskarża, wyjechała do Anglii i tak naprawdę te losy i dokładna jej droga emigracji jest dość zakłana i jeszcze jest jej troszeczkę niewiadoma. Pewne jest jednak to, że musiała już dość szybko w 1946 roku podjąć decyzję o emigracji i o tym, że na stałe opuszcza Polskę. Zdecydowała się pojechać do Argentyny, do Buenos Aires. I bardzo długo krążyło takie opinie, że ona tam więcej nie fotografowała. Tak naprawdę najważniejsze chyba jest to, że to była w jakiś sposób taka legenda, czy taki coś, co ona sama mówiła. Na pewno nie udało jej się zaistnieć w tym środowisku fotograficznym. Zresztą tak jak bardzo wielu innym fotografom, którzy wyjechali z Polski w latach 40., pod koniec lat 40. No to była jednak bardzo trudna sytuacja dla kogoś, kto przed wojną należał do grona naprawdę najbardziej znanych i najważniejszych artystów, zaczynać właściwie zupełnie od nowa. Ona tam zajęła się właściwie takim życiem rodzinnym, choć tak naprawdę, jak później znów zobaczyliśmy, pracując nad archiwum, cały czas fotografowała. W pewien sposób takie drugie życie Chomentowskiej rozpoczęło się w latach 70., znaczy drugie życie jakby dla fotografii i dla Warszawy. To był czas, kiedy zaczęto zbierać fotografie zniszczonego, znaczy zdjęcia pokazujące Zamek Królewski w Warszawie. Chomentowska dotarła do niej ta informacja i wówczas zdecydowała się odezwać i tutaj do Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy i powiedzieć, że ma właśnie całe wielkie archiwum zdjęć z Warszawy. W 1978 roku miała miejsce wystawa Dusza w Muzeum, w 1979 Warszawa wczoraj, dziś i jutro, w fotografiach Zofii Chomentowskiej. To była ogromna wystawa właśnie pokazująca Warszawę przedwojenną, zniszczoną i zdjęcia fotografii, zdjęcia Warszawy powojennej. I w tym momencie właśnie, w latach 70., pod koniec lat 70. Chomentowska zdecydowała się podzielić swoje archiwum. Oddała część negatywów, znaczy właściwie
ogromną część negatywów dotyczących Warszawy właśnie do Muzeum Historycznego. Część negatywów dotyczących Polesia oddała na przechowanie pani Emilii Goreckiej, która była kustoszą właśnie tej wystawy. I również część z tych zdjęć będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie. Natomiast kolejną część archiwum zdecydowała się zachować w swoich prywatnych zbiorach. Trzeba powiedzieć, że ten podział archiwum jest niezwykły i ciągle dla nas trudny do zrozumienia. Znaczy nie fakt oddania negatywów do Muzeum Historycznego Warszawy, to oczywiście była bardzo istotna, bardzo ważna decyzja i jak najbardziej zrozumiała. Natomiast to podzielenie archiwum takiego prywatnego z Polesia to dość ciekawa historia, która do pewnego stopnia jakby wpłynęła na dalsze losy tego archiwum. Przez kolejne lata, tak jak właśnie przy okazji tej wystawy, Lewandowska była tutaj witana i bardzo została przypomniana, chociaż przede wszystkim jej twórczość warszawska, to tak kolejne lata znów spowodowało, że właściwie oni zupełnie z powrotem jakby zapomniano. Taką kolejną odsłoną jej zdjęć to była jest związana właśnie z pracą Fundacji Ekologia Fotografii, której udało się nawiązać kontakt z rodziną Chomantowskiej. Okazało się, że pan Piotr Chomantowski i pan Gabriela Kreter z wielką chęcią byli tacy bardzo otwarci na współpracę. I chociaż podziękowania powinny być na samym końcu, to muszę powiedzieć, że bez takiej niezwykłej otwartości właśnie dzieci z Ekipy Chomantowskiej, żadne prace nad tym archiwum nie byłoby możliwe. Oni naprawdę bardzo nam zaufali, mimo że byliśmy wtedy taką zupełnie początkującą fundacją. A oni naprawdę pozwolili nam na taką bardzo szeroką współpracę w pełnym zaufaniu. To był 2008 rok. Musiało minąć jeszcze 2 lata, żeby mogła pojechać do Argentyny i zobaczyć to, co zostało w Argentynie tam. Kiedy rozmawiałam z panem Piotrem Chomantowskim o tym, jak wygląda to archiwum, on opowiadał, że to jest niezwykłe archiwum, że tam jest bardzo dużo wspaniałych zdjęć. Muszę przyznać, że bardzo długo myślałam, że to jest tylko taka opowieść kogoś, kto jest emocjonalnie związany z tymi zdjęciami, ale tak naprawdę trudno mu ocenić tę wartość. Kiedy udało mi się tam w końcu przyjechać i zobaczyć, jak wyglądało to archiwum, zrozumiałam, że to jest jeden z takich momentów, który może się zdarzyć właściwie tylko chyba raz w życiu, żeby dotrzeć do czegoś tak niezwykłego, naprawdę do wspaniałego do takiego skarbu, który naprawdę niewiele osób ma okazję otworzyć i w jakiś sposób do niego zajrzeć. Chomantowska swoje zdjęcia, swoje negatywy trzymała w takich plastikowych pudełeczkach, zwinięte na często pocięte na pojedyncze kadry. To pudło, w których było, jak się okazało, wkrótce parę tysięcy negatywów, było na pewno takim przepięknym przedmiotem, który dodatkowo wzmacniało to uczucie, że możemy obcować czymś niezwykłym. Ale też, jak się wkrótce okazało, sprawiło nam bardzo, bardzo wiele problemów. Ponieważ to, kiedy udało się sprowadzić i to pudło przyjechało do Polski, okazało się, że to nie jest takie proste, żeby zeskanować te negatywy. Musimy się bało nawet wyjąć je z tych malutkich pudełeczek, żeby tego nie zniszczyć. I bardzo dużo czasu nam zajęło i dużo konsultacji i z konserwatorami i z wieloma tymi osobami,
organizacji, tylko w jaki sposób sobie z tym poradzić. No, skanowanie zajęło troszkę czasu i tak naprawdę myśmy starały się bardzo szybko pokazywać jak najwięcej z tego, co udało się tam odkryć. Ale właściwie dopiero taką okazją do tego, żeby bardzo mocno się do tego zabrać, była właśnie praca nad wystawą, która swoją premierę miała w Mińsku. I to była wystawa organizowana w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej, która była pokazywana w Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku. I była to wystawa organizowana we współpracy z Instytutem Polskim. I ta współpraca i właśnie ta możliwość zorganizowania tej wystawy, to był taki pierwszy, to dopiero pozwoliło w pełni jakby zagłębić się do tego archiwum. Jak Państwo za chwilkę będą mogli zobaczyć, wystawa jest zbudowana z takich dwóch grup zdjęć. Jedna grupa to zdjęcia właśnie te, które odkryliśmy podczas prac nad archiwum. Druga grupa to są te zdjęcia, które były znane już przed wojną, które były wielokrotnie publikowane. Myślę, że również Państwo, te zdjęcia, które były opublikowane przed wojną, mają taką adnotację. To jest celowo, żeby Państwo również sami mogli zobaczyć i ocenić, czym kierowała się Honortowska i dlaczego decydowała się pokazywać te zdjęcia, a nie inne. Dlaczego tak bardzo wiele zdjęć po prostu przyjęła w przykładzie i w ogóle ich nie pokazywała. Znaleźć ten klucz, zobaczyć, które zdjęcia Państwu się najbardziej podobają, czy właśnie te znane, które wpisywały się w tamtej fotografii, czy może te, które nam wydają się najbardziej interesujące, które pokazują Honortowską jako zupełnie inną artystkę niż do tej pory się wydawało. W wystawie towarzyszy album, w którym znajduje się ponad dwa razy więcej zdjęć, w tym bardzo interesujące cykl zdjęć z ucieczki Honortowskiej z Polesia w 1939 roku, takiej drogi, no jakby tylko w jednym kierunku, takiej drogi, podczas której wiedziała już, że na Polesie nigdy nie wróci. I nigdy nie udało jej się tam wrócić. To jest taki element na pewno bardzo wzbogacający album, którego nie zobaczą Państwo na wystawie. W albumie są trzy teksty, w tym dwa na pewno bardzo interesujące. Dr Ewy Klekot i profesora Wojciecha Staszyńskiego, dotyczące historii takiej polityczno-społecznej Polesia w latach 20. Album jest bardzo ładnie zaprojektowany i zachęcam również do oglądania. Jest polsko-angielski, tak. Polsko-białoruski nakład został wyczerpany. Właściwie zupełnie, bo też taka wersja była. Thank you.